19 marca zmarł Marian Zembala, polski kardiochirurg, profesor nauk medycznych, były minister zdrowia i poseł, a także jeden z towarzyszy słynnego Zbigniewa Religii, którego dokonania zekranizowano w filmie Bogowie. Tomasz Kot zamieścił poruszające pożegnanie. Biograficzny film Bogowie w reżyserii Łukasza Pałkowskiego ukazał się w 2014 roku i z miejsca podbił serca tak w Polsce, jak i za granicą. Produkcja zdobyła aż 7 orłów oraz liczne złote lwy. Doceniono zarówno kunszt reżyserski, oprawę scenograficzną i charakteryzację, jak i aktorstwo. Historia pierwszej udanej transplantacji serca w Polsce została z gigantycznym sukcesem przeniesiona na ekrany. Wcielający się w Zbigniewa Religię Tomasz Kot stanął na wysokości zadania i doskonale zrekonstruował charakter charyzmatycznego profesora w przełomowym dla medycyny momencie. Tomasz Kot pożegnał profesora Mariana Zembalę. Wiele mu zawdzięczał, produkcja być może straciłaby na spektakularności i realizmie, gdyby nie pomoc profesora Mariana Zembali, wybitnego polskiego kardiochirurga, profesora, a także posła na Sejm, który rok po premierze filmu w 2015 roku został obwołany ministrem zdrowia. W 1985 roku jako świeżo ogłoszony doktor nauk medycznych powrócił ze stażu naukowego w Holandii. Miał ku temu niezwykły powód, został bowiem zaproszony przez profesora Zbigniewa Religię, który w tamtym czasie był w trakcie zakładania swojej słynnej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Pozostała część artykułu pod materiałem wideo, Marian Zembala był obecny na sali, kiedy została przeprowadzona pierwsza udana transplantacja serca w Polsce. Ten moment triumfu mogliśmy także oglądać w filmie Bogowie. W rolę kardiochirurga wcielił się Piotr Głowacki. Profesor był nieocenionym źródłem wiedzy, zarówno dla twórców filmu, jak i dla samych aktorów. Wiadomość o jego odejściu z wielkim żalem przyjął od twórca głównej roli Tomasz Kot. Aktor wystosował na Instagramie poruszające pożegnanie, w którym wspomniał tę niezwykłą współpracę sprzed niemal dekady. / Odszedł dzisiaj profesor Marian Zembala. Serce mi ścisnęło i trzyma. Pan profesor bardzo mi pomógł w przygotowaniach do filmu Bogowie. Wsparcie i zaufanie, jakie mi okazał, było czymś niesamowitym i niespotykanym. To spotkanie to wielki dla mnie zaszczyt i honor. Czytamy obok wizerunku profesora Zembali.